Witam. Witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Starożytne budowle megalityczne z piramidami egipskimi na czele to ślady po istnieniu dawnej wielkości nieistniejących już państw i władców. Tak to sobie przynajmniej wyobrażamy. Czy w ogóle jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakąś społeczność bez granic i władców? System zrobi już swoje i sądzę, że się nie da. Zdaje się, że nasze berety są na coś takiego za bardzo zryte. Ale nie o tym jest dzisiejsza historia. Megalityczne budowle często zaskakują swoim ogromem, precyzją, swoim astronomicznym ustawieniem i na koniec technologią wykonania. Akademia kurczowo broni pozycji, tak naprawdę nie do obrony, widząc w tych budowlach ego dawnych władców, bo budowle te reprezentują coś daleko więcej niż tylko pomnik świetności czy monstrualnych rozmiarów grobowiec. Reprezentują jakiś rodzaj fizyki, która dziś jest nam obca. Obca dla większości z nas, bo wyraźnie w różnych punktach naszej najnowszej historii pojawiają się ludzie, którzy zjawiska fizyczne widzą zupełnie inaczej. Kimś takim z pewnością był Tesla i wielu mu podobnych, których całą plejadę wyliczyłem w poprzednich programach z cyklu Polaraxa. Ich odkrycia są jednak albo natychmiast tłamszone przez naukowy establishment, albo znikają z książek, publikacji i laboratoriów. Znikają często w sposób, który sugeruje, że ktoś nadal prowadzi badania nad egzotycznymi technologiami, ale robi to w ukryciu, najczęściej w ramach jakiegoś doskonale finansowanego, czarnego projektu. Jednocześnie w czasach, gdy prowadzi się takie zaawansowane badania fizyczne, świat roi się od rozmaitej maści okultystów, i szczególnie dużo dziwnych, tajnych stowarzyszeń zawiązuje się w krajach niemieckojęzycznych. Niemalże wszystkie te organizacje poszukują magicznego źródła energii, które uważano, że znali twórcy megalitów. Okultyści poszukują także starożytnych śladów rozmaitych istot, które niekoniecznie pochodziły z naszej planety. Idee te są tak silne, że nieoczekiwanie tworzą one polityczną siłę, która jest w stanie skierować całą swoją energię w tym właśnie kierunku. Ta polityczna siła to oczywiście naziści, którzy otaczają się okultystyczną symboliką. Stowarzyszenie Thule Gesellschaft używało w swoim logo symbolu czarnego słońca. Czarne słońce jest źródłem iluminacji, ale także ukrytym źródłem potwornej energii, ukrytym w centrum naszej galaktyki. Większość nazistowskiej symboliki ma swoje głębokie, ezoteryczne źródła, wliczając w to swastykę i piorunki SS. W organizacji SS na jej najwyższym poziomie, poziomie Obergruppenführera, czyli na poziomie generałów, doskonale zdawano sobie sprawę z okultystycznych obsesji Himmlera i z tego, że bierze się w tym udział. Kimś takim z pewnością był generał Hans Kammler, szef wszystkich niemieckich tajnych projektów prowadzonych pod koniec wojny. Dlatego nie powinno być zaskoczeniem, że wiele takich projektów prowadzono w jakimś związku z okultyzmem. Sama swastyka w pochylonej formie reprezentowała wir energetyczny tworzący w fizyce spin. Taki sam jak badał dr Walter Gerlach. Taka fascynacja tajnych stowarzyszeń tego typu symboliką nie była przypadkowa. Niemcy intensywnie od początku XX wieku dokonywali wielu wykopalisk archeologicznych na terenie starożytnej Mezopotamii. Najlepsi sumerolodzy i asyriolodzy byli Niemcami. Nieoczekiwanie, tłumacząc gliniane sumeryjskie tabliczki, ludzie ci natrafili na koncepcje i rozwiązania, jakie doskonale mieściły się w problematyce naukowej, nad jaką pracowali fizycy. Przy SS stworzono nawet specjalne biuro zwane Annenerbedienst, którego celem było znajdować te fragmenty bardzo odległej historii, które mogły przekładać się na tworzoną w tamtym czasie technologię. Uważano, że ezoteryka, okultyzm i paranormalność dają się przełożyć na konkretną technologię. Annenerbedienst poszukiwało takich tekstów po całym świecie i zgromadziło ogromną bibliotekę. Biblioteka ta została przejęta przez Amerykanów i w większości wywieziona do USA.
tyle że zbiory te zostały zamknięte na cztery spusty i do tej pory nikt ich nie przeanalizował. Część tej literatury pozostała w Berlinie i materiały te również zamknięto i nie ma dziś do nich dostępu. W ostatnim odcinku Polaraksy zasugerowałem tezę, że II wojna światowa była czymś zupełnie innym w porównaniu do poprzednich konfliktów w historii naszej planety. Że wojna ta nie tyle służyła dominacji jednego narodu nad innymi, ale umożliwiała grabież ogromnych środków, z których można było później stworzyć drugi obieg finansowy świata, a także wojna ta, tworząc chaos, pozwalała w sposób przez nikogo niezauważony realizować rozmaite, ryzykowne eksperymenty, do których w normalnych, pokojowych warunkach nigdy by nie doszło. Sama wojna także pełna jest zadziwiających manewrów i zwrotów akcji. I te, które szczególnie rzucają się w oczy, to działania trzeciej armii generała Pattona, który gna na łeb na szyję po to, aby dotrzeć do Czechosłowacji, zamiast, wydawałoby się, iść na Berlin, po to, aby zakończyć wojnę. Z drugiej strony Niemcy, zamiast skupić swoje istniejące jeszcze siły na obronie Berlina, skupiają je na Śląsku, tworząc twierdzę Wrocław, czy jak wówczas mówiono Festung Breslau. Śląski tajemniczy kompleks Riese był zapewne miejscem, w którym tworzono najtajniejsze niemieckie technologie, włączając w to Die Glocke. I dziś, proszę Państwa, jeszcze jedna ścieżka, aby zobaczyć, komu ten dzwon bije. Jedna z legend dotyczących technologii Die Glocke mówi o użyciu w niej tak zwanej czerwonej rtęci. Substancję tę identyfikuje się jako serum 525 i jest to bardzo ciężka, kleista ciecz o liliowo-czerwonym połysku. Czy był to któryś z izotopów rtęci? W końcu rtęć jest metalem, który w temperaturze pokojowej ma formę cieczy. Mogła to być także mieszanka, w której do rtęci dodano tor, bar czy nawet bizmut, który ma kolor jasno-różowy. W latach 90. powstała plotka, że Rosjanie stworzyli nowy rodzaj materiału wybuchowego, który eksplodował pod niezwykle silnym ciśnieniem. Miał to być konwencjonalny materiał wybuchowy, ale miał on mieć najwyższy stopień kruszności wśród wszystkich znanych materiałów wybuchowych. Terminem kruszność określa się zdolność takiego materiału do niszczenia struktury, czyli kruszenia. Kruszność zależy od prędkości detonacji, która tworzy falę uderzeniową o bardzo wysokim ciśnieniu. Rosyjski, a właściwie jeszcze sowiecki materiał wybuchowy nazwano czerwoną rtęcią i miał on być stosowany do odpalania bomby wodorowej. Jeśli taki materiał istniałby naprawdę, to miałoby to kolosalne znaczenie. W typowej bombie wodorowej do jej odpalenia używa się bomby atomowej, która inicjuje reakcję łańcuchową. To atomówka w takim wybuchu jest odpowiedzialna za skażenie radioaktywne przenoszone dalej przez wybuch bomby wodorowej. Gdyby sowiecki materiał wybuchowy działał tak, jak go opisano, oznaczałoby to, że potworna eksplozja, jaka jest wynikiem odpalenia bomby wodorowej, byłaby bardzo czysta, bo nie niosłaby ona ze sobą skażenia radioaktywnego. Tu trzeba dodać, że bomba atomowa ma znacznie mniejszą siłę rażenia niż wodorowa. Do tego atomówka sprawia, że teren, który znajduje się w sferze jej rażenia przez dziesiątki, a może nawet setki lat, nie nadaje się do życia, bo jest skażony. Dlatego czerwona rtęć byłaby substancją o ogromnym potencjale. Czerwona rtęć sama w sobie miała być niezwykle niszcząca. Wystarczał napełniony nią ręczny granat, aby zmieść z powierzchni morza duży kontenerowiec. Uważano wówczas, że aby uzyskać czerwoną rtęć, należało ją stworzyć wewnątrz reaktora nuklearnego, gdzie bombardowana neutronami nabywała swoich niszczących właściwości. Wytworzono ją po raz pierwszy w tajnym Wojskowym Instytucie Badawczym niedaleko Swierdłowska, dziś Jekaterynburga. I warto tu dodać, że w Jekaterynburgu podczas rewolucji bolszewickiej w Rosji wymordowano całą carską rodzinę. Wojskowe laboratorium w tym mieście było w centrum amerykańskiego zainteresowania i to właśnie tam wysyłano samoloty szpiegowskie U-2 z zadaniem fotografowania całego terenu. To właśnie tam zestrzelono jeden z nich i wzięto do niewoli pilota Gary Powersa. To potwierdza, że ówczesny Swierdłowsk był niezwykle ważnym miejscem w systemie tworzenia broni ZSRR.
Sowiecka czerwona rtęć i jej właściwości przypominają w swoim opisie napęd diglokę, czyli serum 525. Nie można tego potwierdzić, bo cały projekt gdzieś odparował. Jedyny człowiek, który miał na ten temat wiedzę, to generał Kamler. I jedyne co wiadomo o Kamlerze to, że został zabity co najmniej 4 razy. Co oznacza, że żadna z pogłosek o jego śmierci nie jest prawdziwa. Ostatni raz widziano go przy 6-silnikowym Junkersie 390. Był to samolot ultradalekiego zasięgu z olbrzymim udźwigiem. Ostatnie zdjęcie takiego samolotu zrobiono pod czeską Pragą pod koniec kwietnia 1945 roku. I istnieje teoria, co prawda dosyć krucha, że samoloty te latały do Argentyny. Widziano je w Argentynie, jak lądowały, a następnie samolot demontowano i odsyłano rozmaitymi środkami transportu do Niemiec. Aby taki samolot doleciał do Argentyny, musiał po drodze gdzieś wylądować, aby zatankować paliwo. Taki wielki samolot zwraca na siebie uwagę i gdziekolwiek by wylądował, byłby zauważony. Całkiem jednak niedawno okazało się, że na niewielkiej brazylijskiej wyspie na Atlantyku o nazwie Ilha de Trinidad znajdowała się w czasie II wojny światowej stacja zaopatrzeniowa U-botów i stały na niej olbrzymie maszty radiowe. Wyspa jest oddalona o 100 mil morskich od kontynentu i nawet dziś każdy, kto chce ją odwiedzić, musi mieć pozwolenie brazylijskiej marynarki wojennej i może się poruszać po wyspie wyłącznie w asyście przydzielonego takiej osobie oficera. Dlatego mamy tutaj do wyboru dwie wersje wydarzeń. Diglocke wraz z Kamlerem trafiło do USA i było dalej rozwijane w czarnym projekcie lub jakieś elementy tej technologii zostały przewiezione i zdeponowane w Argentynie. To z kolei znaczy, że niezależnie która wersja jest prawdziwa, ktoś dalej pracował nad tą technologią. Generał Perón wybudował w Argentynie nowoczesne laboratorium przeznaczone do eksperymentów z plazmą w Bariloche na granicy z Chile w Andach. Miasteczko do dziś wygląda, jakby było żywcem przeniesione z niemieckich Alp Europie. Powstanie takiej placówki w Argentynie i to w miasteczku wyglądającym jak niemieckie sugeruje, że być może to tam prowadzono po wojnie jakąś część badań nad projektem Diglocke. I nie tylko nad tym, ale nad szeregiem innych projektów technologicznych. W samym Chile działała w tym samym czasie bardzo silna niemiecka profaszystowska kolonia, określana nazwą Kolonia Dignidad, założona przez Paula Schäfera, byłego członka Hitlerjugend, a jak się później okazało, także pedofila. Istnieje pogłoska, że w miejscu tym prowadzono doświadczenia z produkcją broni biologicznej. Historia jest niejasna, jednak w jakiś sposób pasuje do działalności byłych nazistów na terenie Ameryki Południowej. W Ameryce Południowej znalazł się także Józef Mengele. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś taki jak Mengele nagle przestał się zajmować swoimi szalonymi eksperymentami i zaczął rozwiązywać krzyżówki. A sam dzwon w projekcie Diglocke wyglądał jak dzwon i był pokryty ceramiczno-metaliczną powłoką. Musiał być w czasie działania chłodzony kriogenicznie. Nie był zbyt wielkich rozmiarów. Miał około 4-5 metrów szerokości i 5-6 metrów wysokości. Wydawał z siebie syczący jak rój owadów dźwięk. Niemcy mówili na niego Der Bienenstock, czyli ul pszczeli, bo przypominał wyglądem ul i taki dźwięk z siebie wydawał. Podczas testów umieszczano go w pomieszczeniu wyłożonym ceramicznymi cegłami, co sugeruje, że podczas działania wydzielał z siebie potężne promieniowanie. Opowiadam Państwu te szczegóły, bo są one ważne dla dalszej historii. 9 grudnia 1965 roku doszło do jednego z najsłynniejszych w ufologii wydarzeń, w którym rozbił się niezidentyfikowany obiekt latający, który następnie przejęło wojsko. Wydarzenie to miało miejsce w Keksburgu w Pensylwanii. Pojazd, który się tam rozbił, nazywany jest żołędziem z Keksburga. W filmie dokumentalnym Keksburg The Untold Story reżyser Stan Gordon zebrał wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia i opublikował opisy świadków, którzy widzieli obiekt na własne oczy. I w ich opisie obiekt o kształcie żołędzia miał około 4-5 metrów szerokości
i 5-6 metrów wysokości. Czy już gdzieś u Państwa dzwoni dzwon? Kształt dzwonu jest oczywiście bardzo podobny do kształtu żołędzia. Do tego żołądź wydawał z siebie bzyczący jak rój pszczół dźwięk plus rozmaite trzaski. Obiekt został szybko załadowany na ciężarówkę wojskową, bo wojsko pojawiło się na miejscu zdarzenia bardzo szybko, tak jakby spodziewano się, że coś spadnie w las pod Keksburgiem. Konwój ciężarówek z wojskiem byłby tam jeszcze szybciej, ale zabłądził. Jego dowódca zadzwonił do lokalnej stacji radiowej, pytając o to, jak ma dojechać do miejsca katastrofy pojazdu. Obiekt został otoczony wojskowym kordonem w niecałe 2 godziny od momentu zdarzenia. Ciężarówka z załadowanym na nią żołędziem pojechała do bazy wojskowej Wright-Patterson. Kilka dni później w firmie produkującej cegły odebrano telefon z bazy i przyjęto zamówienie na 4000 cegieł ceramicznych. Zamówienie zostało zrealizowane i właściciel cegielni osobiście zawiózł je do bazy i podstawił pod wskazany mu hangar. Rozglądając się ciekawie po wnętrzu hangaru, dostrzegł rozwieszoną na sporych podstawkach tkaninę, którą rozstawiono dookoła obiektu, przypominającego kształtem dzwon. Ceglarz mógł to stwierdzić, bo tkanina była cienka i mógł dostrzec charakterystyczny kształt czegoś, co zasłaniała. Tak więc jeden z najbardziej znanych przypadków rozbicia się UFO ma związek z projektem dzwon. Starano się oczywiście podać jakieś inne wytłumaczenie tego wypadku. Mówiono, że to meteoryt, a potem, że sowiecki satelita, który spadł z orbity. Stan Gordon w swoim filmie zamieścił mapę, na której zaznaczył trasę przelotu żołędzia, zanim ten rozbił się w Keksburgu. Obiekt przyleciał od strony Kanady, od jej północno-zachodniej części. Przeleciał nad Wielkimi Jeziorami i stanem Michigan, a potem Ohio. Nad Ohio obiekt nagle zatrzymał się i przez jakiś czas wisiał w jednym miejscu, by następnie zmienić kurs i pognać do południowo-zachodniej Pensylwanii, by rozbić się w okolicach Keksburga. Spadający obiekt obserwowało wielu świadków i zanim uderzył o ziemię, wykonał charakterystyczny dla pojazdów powietrznych zakręt w kształcie litery S. Meteoryty, z tego co mi wiadomo, nie zatrzymują się na jakiś czas w powietrzu po to, aby zastanowić się, gdzie lecieć, by później rąbnąć w ziemię w manewrze lotniczym o kształcie litery S. W taki sposób nie zachowują się również spadające sowieckie satelity. Intrygujące jest to, że obiekt nadleciał z Kanady. Jedna z nazistowskich legend mówi o tym, że oprócz tajnych baz na Antarktydzie i w Argentynie były także bazy w kanadyjskiej Arktyce. Czy jest to możliwe? Takie bazy, nazywane meteorologicznymi, były zakładane przez Niemców nawet w rosyjskiej Arktyce, tuż pod ich nosem i nikt nie miał przez długi czas o nich pojęcia. Niemcy podczas wojny stworzyli kilka stacji pogodowych w Kanadzie, które działały automatycznie i jest to potwierdzone w dokumentach. A to z kolei sugeruje coś jeszcze. Coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka absurdalne. W dzikich ostępach Kanady mogła powstać cała ukryta baza, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Istnienie takiej bazy jest wręcz konieczne, bo ewidentnie obiekt, który spadł na Keksburg, albo był testowany przez Amerykanów i wymknął się spod kontroli, albo przez Niemców. Z tego powodu można zaryzykować jeszcze inną tezę, że obiekt, który spadł w Roswell, wcale nie był latającym spotkiem, a czymś podobnym do żołędzia z Keksburga. Tak w jednym, jak i drugim przypadku był to zapewne test urządzenia, które wymknęło się spod kontroli. Tymczasem miasteczko Keksburg po upadku obiektu przez całą dobę miało wprowadzony przez wojsko stan wojenny. Ciekawostką jest to, że następnego dnia na Rancho w Teksasie spotkali się prezydent Lyndon Johnson, dyrektor NASA James Webb i gubernator Pensylwanii. Oficjalny powód spotkania to dyskusja na temat wojny w Wietnamie. Jest zrozumiałe, że prezydent rozmawiał o wojnie z gubernatorem, choć w tym przypadku był to gubernator Pensylwanii, stanu, w którym leży Keksburg, co jest podejrzane. Ale po co im był w dyskusji dyrektor NASA? Zupełnie niedawno omawiałem rozmaite możliwości i wątpliwości wytłumaczenia katastrofy w Roswell.
Okazało się, że większość informacji o tym, do czego tam doszło, nie wytrzymuje racjonalnej krytyki, bądź jest czystą konfabulacją. Rzecz jednak w tym, że coś rzeczywiście spadło w Roswell. Tylko co? Podobnie jak później w Keksburgu, w Roswell wojsko także działa sprawnie. Pułkownik Blanchard z bazy lotniczej w Roswell krótko po tym wydarzeniu awansuje na czterogwiazdkowego generała, co sugeruje jego udział w przejmowaniu obiektu. Do tego tajemnica Roswell ma w sobie więcej sprzeczności i raptownych zwrotów akcji niż tajemnica zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. Jedna z wersji wydarzeń mówi o tym, że wrak pojazdu, który spadł w Roswell, oglądali niemieccy naukowcy ze spinacza. Jest to rok 1947 i ludzie ci dopiero co zostali sprowadzeni do kraju swojego nowego pana. I nagle zapędza się ich wszystkich do autobusu i wiezie do Roswell. Po co? Żeby zobaczyć jakąś technologię i sprawdzić, czy można ją rozpoznać? Bo w końcu wielu z nich prowadziło rozmaite doświadczenia związane z plazmą i fuzją nuklearną. Technologia rozbitego pojazdu z pewnością jest egzotyczna, ale nie jest wystarczająco egzotyczna, aby być pozaziemska. Do tego jeśli porównać ją do badań i eksperymentów przeprowadzonych w Niemczech na początku XX wieku, to widać w niej wiele znajomych elementów. Znajomych dla naukowców ze spinacza. Pułkownik Philip Corso napisał w 1994 roku swoją słynną książkę The Day After Roswell. Książka generalnie opowiada o tym, że to co spadło, to pojazd pozaziemski, a pułkownik Corso był odpowiedzialny za przejęcie wraku i przejęcie technologii obcych. Jako przykład podaje tranzystor, który rzeczywiście nie ma zbyt dobrej historii, bo pojawił się nagle i można odnieść wrażenie, że pojawił się znikąd albo wypadł z latającego spotka. Jeśli jednak w tej historii trochę poszperać, to okazuje się, że Niemcy pracowali nad tranzystorami już od jakiegoś czasu przed wojną. Pierwszy tranzystor wielkości paznokcia wprowadzono w Niemczech do produkcji w 1940 roku. Tego typu produkcję robi się wówczas, gdy jest się zaawansowanym produkcji półprzewodników, co również Niemcy opanowali. Dlatego ta technologia nie pochodzi od istot pozaziemskich, a jak najbardziej ziemskich. Pokazanie Niemcom ze spinacza tego, co się rozbiło w Roswell, to następny dowód na to, że mamy do czynienia z ziemską technologią. Gdyby to było pozaziemskie UFO, nikomu by tego nie pokazano ze względu na standardowe podejście do klauzuli tajności. Być może w takim razie było wręcz odwrotnie. To coś, co spadło, wyglądało jak zaawansowana niemiecka technologia. I czy mając Niemców ze spinacza pod bokiem, zapytano by ich, o co w tym chodzi? Z całą pewnością. Nawet Corso w swojej książce wspomina, że Niemcy ze spinacza mają jakiś związek z Roswell. Historia Roswell musiała wywołać panikę w amerykańskim aparacie bezpieczeństwa. W końcu minęły już 2 lata od wojny, którą alianci rzekomo wygrali. Tymczasem w Nowym Meksyku rozbija się coś, co ma związek z nazistowską technologią. To oznacza, że gdzieś na świecie jest miejsce, gdzie ta technologia jest nadal tworzona. I zwycięzcy alianci nic o tym nie wiedzą. A to oznacza jedno. Wojna trwa nadal. I coś wlatuje w amerykańską strefę powietrzną. I to coś jest bezkarne. Co w takim razie powiedzieć o tym światu? Jak wytłumaczyć, że nad amerykańską przestrzenią powietrzną pojawiają się dziwne, nieznane pojazdy? Dlatego mówi się światu, że to co lata to UFO. To pozaziemscy przybysze z krańców galaktyki. I jest to do dziś doskonała przykrywka dla zaawansowanych technologii. Od tego czasu UFO stało się osobnym fenomenem. Fenomenem, który jest narzędziem nieustannej manipulacji. Świadczy o tym zainteresowanie fenomenem tak wojska, jak i agencji. Czasami uważamy, że UFO to efekt eksperymentu w czarnych projektach, a czasami, że jest to fenomen na własnych prawach. Jedyne, co rzadko dopuszczamy do świadomości, to jakakolwiek możliwość istnienia trzeciej siły. Siły bez granic i bez swojej ziemskiej reprezentacji,
która od dawna tworzy coś, czego do końca nie rozumiemy. Jej przebłyskiem było pojawienie się nad Ameryką, ale i w innych częściach świata, dziwacznych, bajkowych wręcz w swoim wyglądzie airshipów. A obecnie różne rodzaje pojazdów UFO, takich jak spotki, kule światła czy czarne trójkąty. Czy w tej grze jest ktoś jeszcze? I przez te wszystkie lata nie zdajemy sobie z tego sprawy? Jest to pomysł wręcz absurdalny, ale tylko na pierwszy rzut oka, bo wygląda na to, że ta nieznana nam z imienia, nieosobowa i trudna do rozpoznania odrywająca się cywilizacja jest poszukiwana. I to na skalę bez precedensu. Bo jak inaczej zinterpretować fakt, że badania genetyczne, a zwłaszcza testy i preparaty genetyczne stały się przymusem i koniecznością? Do tego nad Ziemią budowana jest elektroniczna klatka kontroli złożona z konstelacji dziesiątków tysięcy satelitów, których czujniki zanotują każdy aspekt życia na naszej planecie. I jakby tego było mało, zakłada się system dozoru. Dozoru policyjnego na dalekiej orbicie okołoziemskiej. System, który się obecnie instaluje, nazywa się CHPS, czyli Cislunar Highway Patrol System, czyli cislunarny system patrolowy. Przestrzeń cislunarna to przestrzeń pomiędzy Ziemią a Księżycem, gdzie równoważą się siły grawitacyjne obu ciał niebieskich, tworząc punkty libracyjne, a to pozwala umieścić w nich takiego policyjnego, a raczej wojskowego satelitę, bo CHPS jest satelitą amerykańskich sił kosmicznych. Obecnie siły kosmiczne są w stanie obserwować i identyfikować to wszystko w kosmosie, co jest oddalone od Ziemi do 36 tysięcy kilometrów. System CHPS będzie obserwował wszystko w promieniu 385 tysięcy kilometrów, co oznacza, że obserwowana będzie także powierzchnia Księżyca. System ma za zadanie identyfikować rozmaite, nieznane obiekty typu dryfujący kosmiczny złom, kosmiczne kamyki i... Tak. System ma za zadanie monitorować UFO, czyli wszystko to, co bezkarnie i bez wysiłku wlatuje i wylatuje z naszej planety. Taki system to zarejestruje, a także dopnie wokół nas kosmiczną klatkę nieograniczonej niczym kontroli. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mówił Chris McKenna.